Kiedy ogłoszono stan wojenny, wiadomo, na początku większość się zastanawiała, co będzie dalej. Nikt nie znał właściwie przyszłości, jak to będzie wyglądało. Pamiętam, że Piotr, starszy brat, został aresztowany, otrzymał sankcje. Właściwie to było kolegium do spraw wykroczeń. On za czynny udział w strajku otrzymał 3 miesiące aresztu i został umieszczony najpierw w Zabrzu, później w Krakowie. Myśmy tam jeździli na odwiedziny. W trakcie tych odwiedzin spotykaliśmy się z kardynałem Macharskim. No właściwie ten moment nie było wiadomo, co będzie dalej, nie? Żeśmy się mocno zastanawiali. Rozpoczęliśmy jakieś tam przegrupowania, no, zaczęliśmy się spotykać. Najprzód na parafii Przemienienia Pańskiego. To była parafia przy Bazylice, ale obok. Ona właściwie obejmowała swym zasięgiem Kościół Kalwaryjski. I tam wtedy proboszczem był ksiądz Piotr Płonka. I myśmy pod jego jakby takim, pod jego takim płaszczem zaczęli się spotykać. Początki były dość trudne, bo żeśmy się zastanawiali nad formą prawną, bo nie chcieliśmy od razu popaść w różne sankcje i przepisy związane ze stanem wojennym. Szukaliśmy takiej alternatywy, która da nam możliwość działania, a jednocześnie, żebyśmy od razu nie popadli w sankcje prawne. Więc żeśmy się długo zastanawiali, co zrobić. No, piekary były takim miejscem wyjątkowym, bo w 1843 roku ksiądz Ficek organizował w piekarach tak zwane Towarzystwa Trzeźwości. On w ciągu 2 lat skupił wokół siebie około 200 tysięcy ludzi. Piekary były takim właściwie symbolem walki z narastającym alkoholizmem na Śląsku wśród ludzi ciężkiej pracy, bo wiemy, że władza komunistyczna mocno rozpijała naród. Górnik przy każdej okazji dostawał wódkę w naturze. Wtedy był problem z wódką, więc w różny sposób się tę wódkę zaopatrywało. A to władza komunistyczna to dzieliła, nie? Barburka czy jakieś inne okoliczności. Dzień kobiet zawsze była do tego, oprócz kwiatka, jakiejś tam dla kobiet pończoch, to jeszcze była butelka. I myśmy się zastanawiali właśnie nad tym, od czego zacząć. Wtedy pamiętam, że ksiądz Płonka był diecezjalnym duszpasterzem do spraw trzeźwości. I właśnie w gronie kilku przyjaciół żeśmy się zastanawiali, czy niedobrze by było właśnie założyć takie tak zwane Bractwo świętego Maksymiliana Kolbe, Bractwo Trzeźwości, i w ramach tego bractwa rozpocząć taką podstawową działalność. I od tego żeśmy zaczęli. No, to było w ramach duszpasterstwa ludzi pracy, ten ruch skupiał się w Bazylice, w piekarach. Byli różni księża, którzy w różny sposób się angażowali w tę naszą działalność. Jedni nam pomagali, inni jakby zachowywali się bardzo zachowawczo, nie chcieli zadzierać z władzą komunistyczną, no to tak tylko i wyłącznie udostępniano nam salki. Ale wtedy mury kościoła to były takim obszarem, gdzie w miarę czuliśmy się bezpieczni. I pierwsze to właśnie, co żeśmy zaczęli zakładać w piekarach, to te Bractwa Trzeźwości. Następnie żeśmy się zastanawiali, co zrobić, żeby na przykład legalnie móc wyjeżdżać do miejsc, gdzie w tym czasie była mocna opozycja, czyli Warszawa, Gdańsk, inne miejsca. I przyszedł nam pomysł, żeby założyć PTTK. I wymyśliliśmy właśnie nazwę Pielgrzym i zarejestrowaliśmy koło PTTK przy Bazylice w piekarach. Ja zostałem pierwszym przewodniczącym tego koła, ale co nam to dało? No, dało nam to, że mogliśmy legalnie, mając swoje pieczątki, swój statut, mogliśmy legalnie występować do firm przewozowych i legalnie wyjeżdżać na różnego rodzaju pielgrzymki po całej Polsce. Pierwszy wyjazd, pamiętam, to był Niepokalanów, Warszawa, Żoliborz i Gdańsk. Więc władza komunistyczna od razu zrozumiała, że jest to taki jakby fortel dla nas, że chcemy w ten sposób
działać, spotykać się z opozycją w całej Polsce, a jednocześnie nie popaść w te przepisy czy stanu wojennego, czy późniejsze. Ona już właściwie, stan wojenny, kiedy został zawieszony, później, kiedy już nie było stanu wojennego, to wydawało nam się, że było coraz łatwiej, bo jednak się ci mundurowi z kopalń znikali, bo ci komisarze to w kopalniach mieli największą władzę. Oni byli ważniejsi niż dyrektorzy, niż ktokolwiek. Co zadecydował komisarz, to było święte. No i tak się rozpoczęła ta nasza podstawowa działalność. No więc później żeśmy zaczęli to poszerzać. No najprzód, żeby założyć te bractwa, trzeba było znaleźć kilku niepijących. Wiadomo, że w środowisku górniczym znaleźć kilku niepijących to jest bardzo duży problem, bo w kopalniach po szychcie wyglądało to w ten sposób, że praktycznie każdy górnik szedł przepłukać gardło. Myśmy też chodzili to gardło przepłukać, w szczególności do Zowisły w Brzezinach Śląskich, bo to było blisko kopalni. No ale trzeba było znaleźć tych kilku trzeźwych. No i znalazło się tam na początek kilku, czterech, pięciu, sześciu, którzy w miarę byli trzeźwi. Rozpoczęliśmy od edukacji samych siebie. Wyjechaliśmy w dwójkę na rekolekcję do ojca Benigiusa do Zakroczymia i tam rozpoczęliśmy taką edukację merytoryczną, bo wiadomo, żeby kogoś uświadomić, że pijaństwo, że następstwa tego pijaństwa, jakie są i od strony zdrowia i od innych, no to trzeba też mieć jakąś wiedzę. I myśmy tę wiedzę uzyskali właśnie w Zakroczymiu. Stamtąd przywieźliśmy mnóstwo publikacji, które później jakby owocowały. To był jakiś tam przewodnik abstynenta i tak dalej. No i zaczęliśmy jakby tworzyć to bractwo. I były tam różne stopnie wtajemniczenia, bo wiedzieliśmy, że pełnych abstynentów nie znajdziemy. Ale zaczęliśmy od siebie i to kilku podstawowych działaczy ślubowało pełną abstynencję. Wtedy przed obliczem Matki Boskiej Piekarskiej w Piekarach Śląskich ślubowaliśmy pełną abstynencję do końca życia. I naszym hasłem przewodnim to było takie hasło, że przez abstynencję kilku do trzeźwości wielu. I to było takie motto przewodnie, które później jak gdyby funkcjonowało, ale żeby pozyskać nowych działaczy Bractw Trzeźwości, musieliśmy dla nich stworzyć określone miejsce w tym bractwie. No i była taka możliwość, bo były 3 stopnie wtajemniczenia, więc ogólnie trzeba było być trzeźwym. Trzeźwym to nie znaczy niepijącym, trzeźwym. Ale były stopnie wtajemniczenia, czyli pierwszy stopień to był taki, że działacze nowo wstępujący ślubowali pełną abstynencję w adwencie i w poście, a trzeźwość w całym roku. Drugi stopień to było, że ślubowano abstynencję w sierpniu, w adwencie i w poście i w sierpniu. Sierpień to był miesiąc maryjny, to był miesiąc, gdzie episkopat zawsze ogłaszał ten miesiąc jako miesiąc trzeźwości, więc myśmy tą strukturę tak dostosowali, żeby coraz to więcej ludzi pozyskiwać. Oczywiście władza komunistyczna wiedziała, że to Bractwo Trzeźwości imieniem świętego Maksymiliana Kolbe to był kolejny fortel do takiej działalności stricte opozycyjnej pod płaszczem tego bractwa i w murach kościoła, bo tam, tak jak już wcześniej powiedziałem, w murach kościoła czuliśmy się w miarę bezpiecznie, ale również bezpiecznie czuliśmy się w podziemiach kopalni, bo tam macki służby bezpieczeństwa nie docierały do tych chodników kopalnianych. No i tak się zaczęła ta nasza działalność, która z czasem była bardzo mocna, bo Piekary Śląskie, to chcę powiedzieć, że Piekary Śląskie to jest duchowa stolica Śląska. I władza komunistyczna w tamtym czasie próbowała odgrodzić robotników od inteligencji warszawskiej, gdańskiej, od innych inteligencji. Blokowano nam dostęp, ale myśmy rozpoczęli wyjazdy na msze za ojczyznę.
Dzięki profesorowi Czartoryskiemu poznaliśmy świętej pamięci księdza Jerzego Popiełuszkę i tak się rozpoczęła nasza współpraca z Warszawą. Następnie rozpoczęliśmy współpracę z Bractwem Otrzeźwienie. Tam był Przybyłowicz z całym głównym koordynatorem, Marcin Przybyłowicz, też już świętej pamięci. I rozpoczęły się takie nasze wyjazdy do Warszawy. Co miesiąc na mszę za ojczyznę wyjeżdżała mocna grupa z piekar śląskich. Na początku władza tutaj regionalna, mówimy o służbie bezpieczeństwa, nie orientowała się w tym, że my różne takie działania podejmowaliśmy i podejmujemy. Więc na początku tych szykan nie było, ale w momencie, kiedy zaczęło nas być coraz więcej, kiedy o informacje o piekarach, o Bractwie Trzeźwości, o kole PTTK, o duszpasterstwie ludzi pracy zaczęły się pojawiać w Wolnej Europie, wzmianki zaczęły się pojawiać na temat naszej działalności w Gościu Niedzielnym, to władza komunistyczna zauważyła, że jest to dla nich taki dość zwrotny moment i trzeba pomalutku zacząć w stosunku do działaczy aktywnych jakieś sankcje nakładać, żeby oni zaczęli się wykruszać i odstąpili od tej działalności, bo ona się bardzo mocno rozszerzała. Zaczęliśmy organizować bezalkoholowe barburki, zaczęliśmy pikietować w miesiącu sierpniu sklepy monopolowe. Pikieta polegała de facto na tym, że staliśmy przed sklepem z transparentem, ale na tym transparencie cokolwiek by nie było napisane, to było napisane gotykiem. A gotyk wtedy to był sprzeciw przeciwko władzy, więc władza komunistyczna od razu zrozumiała, że są to działania niepożądane i że trzeba to w zarodku zacząć tłamsić. Nie? No ale myśmy jakby w tej działalności wzrastali. Te homilie księdza Jerzego, myśmy zawsze z Warszawy przywozili jego homilie i później te homilie zaczęliśmy przedrukowywać u nas w piekarach i rozdawać ludziom. Na początku kolportaż tych ulotek był bardzo trudny, bo szczerze mówiąc nikt nie chciał z nami stanąć, się przywitać czy wziąć od nas bibuły oficjalnie. Praktycznie to było niemożliwe. Nikt nie chciał nam nawet ręki podać. Myśmy byli tacy troszeczkę jak trędowaci. Przynajmniej ta podstawowa szóstka, czyli Czech Polmański, Szołtysik, Sosna i Sokołowski. Ale to był już bardzo mocny trzon tej działalności opozycyjnej. Na początku na Andaluzji, później już w całych piekarach, bo wciągnęliśmy w to działaczy z kopalni Juliana. W szczególności najmocniejszym, czy takim liderem, to był świętej pamięci Ginter Kubka. I te wyjazdy, te spotkania, to wszystko spowodowało, że władza komunistyczna, właściwie Służba Bezpieczeństwa, zaczęła się nami interesować bardzo mocno. Bardzo mocno i zaczęły się szykany różnego typu w stosunku do nas. Pamiętam taki przypadek, kiedy mieliśmy jechać rocznicę wydarzeń na kopalni Wujek w grudniu i mieliśmy tam od księdza Jerzego dowieźć wieniec. I władza komunistyczna, to znaczy wtedy dyrekcja kopalni, zrobiła tak, że nam po prostu zmieniano zmiany, że jeżeli mieliśmy mieć w danym tygodniu, kiedy były te uroczystości, mieliśmy pracować na zmianie A, to oni nas przerzucali na zmianę B, żeby nie móc wyjechać na te uroczystości do kopalni, pod kopalnię Wujek. Ja pamiętam, że wtedy zwróciłem się do doktora Panka z piekarskiej urazówki, żeby mi dał zwolnienie lekarskie. No i doktor Panek założył mi gips na nogę w kształcie buta i napisał mi 7 dni zwolnienia lekarskiego i napisał, że chory może chodzić. I ja właśnie z tym gipsem zadowolony przyjechałem do domu, noga w gipsie, mówię, no to teraz spokojnie mogę sobie na ten wujek pojechać. Ale już czekała na mnie Służba Bezpieczeństwa pod domem, na ławkach przed blokiem 144 na osiedlu Wieczorka i już czekali na mnie i kiedy ja wszedłem do domu,
Pojawiła się sanitarka z kopalni Andaluzja, gdzie w obecności służby bezpieczeństwa przyjechała kierownik przychodni zakładowej, pani dr Kwiecień Zegadło, i zabrali mnie na badania do kopalni Andaluzja. I wtedy pamiętam, że pani dr Kwiecień Zegadło, bo to można dzisiaj powiedzieć, że ona współuczestniczyła w tym procederze sankcji komunistycznych w stosunku do nas, zmieniła te wskazania lekarskie lekarza specjalisty, bo to był przecież ortopeda, i napisała mi, że chory może wchodzić w domu. I w tym momencie przywieziono mnie do domu i dwóch panów ze służby bezpieczeństwa pilnowało mnie, żeby mnie opuścił w domu. I w ten sposób uniemożliwiono mi uczestnictwo w uroczystościach rocznicowych w kopalni Wujek. Także te sankcje były różne. Myśmy byli wielokrotnie zatrzymywani, przesłuchiwani, ale władzy komunistycznej się wydawało, że to spowoduje, że my będziemy coraz to słabsi. Reakcja nasza była wręcz odwrotna. Myśmy w tym dorastali. Pierwsze przesłuchanie było dość trudne, bo jeżeli mi kazano wyciągnąć z butów sznurowadła i pasek ze spodni, to właściwie nie wiedziałem, co za chwilę się zdarzy. Ale już na piątym czy kolejnym przesłuchaniu, to ja wchodziłem właściwie już te sznurowadła miałem wyciągnięte, pasek wyciągnięty ze spodni. Także myśmy się w pewnym momencie zaczęli, tak szczerze mówiąc, z nimi bawić, nie? Już nas te przesłuchania właściwie w żaden sposób na nas nie wpływały negatywnie, wręcz odwrotnie. Myśmy już byli na to wszystko przygotowani. Te barburki bezalkoholowe, które były w piekarach, no one polegały na tym, że zawsze każdego grudnia czwartego zapraszaliśmy na te uroczystości barburkowe delegacje z całej Polski. Myśmy współpracowali jako Andaluzja ze stocznią Nauta w Gdyni. Ale przyjeżdżały delegacje i Stoczni Gdynia, i Stoczni Gdańskiej, i Nauta w szczególności, bo to byli nasi jakby koledzy, do których jeździliśmy znowu na mszę za ojczyznę do jezuitów na placu Kaszubskim w Gdyni, gdzie w mundurach górniczych trzymaliśmy pomnik grudnia 70 roku. To też dla nich była bardzo ważna taka... Właściwie taki moment wsparcia czy poparcia, nie, że górnicy, stoczniowcy, i oni przyjeżdżali do nas. Przyjeżdżała Huta Warszawa, przyjeżdżał Ursus, przyjeżdżali intelektualiści, wymienię tylko kilku, bo to był i profesor Czartoryski, i docent Strzelecki, i Anna Walentynowicz, i wtedy pamiętam Jacka Kuronia, był szef KPN-u Moczulski, byli aktorzy scen warszawskich, Józef Duriasz, Chorowianka, Nechrebecka. No, to powodowało, że władza komunistyczna, esbecja, jeszcze bardziej się zastanawiała, co z tymi piekarami, bo bali się tego właśnie łączenia inteligencji z robotnikami i próbowali w różny sposób nas od tego odcinać, i dlatego te różne sankcje w stosunku do nas były prowadzone, które w tamtym momencie nic nie dawały, ale potem po otrzymaniu informacji z IPN-u już w nowych czasach, to zrozumieliśmy, że kilka osób jakby zrezygnowało z tej działalności, czy nawet niektórzy zostali przeciągnięci na tamtą stronę, że stali się już później nawet tajnymi współpracownikami, o czym myśmy na początku czy w trakcie tej naszej działalności nie wiedzieli, ale pamiętam na przykład taką sytuację, że jako tajna komisja zakładowa NSZZ Solidarność Kopalni Andaluzja wyjechaliśmy na swoje takie tajne posiedzenie na Rysiankę w góry. I tam razem z księdzem Piotrem Ponką, który właściwie całe te lata był naszym opiekunem i duchowym, i u niego żeśmy przechowywali krzyże na Wujek. Także on był takim naszym podstawowym opiekunem i myśmy tam uzgodnili, że podczas uroczystości pierwszomajowych wejdziemy z naszymi transparentami w Bytomiu na ulicę Witczaka wtedy.
do oficjalnego pochodu. I dzień wcześniej, mimo że w tych górach żeśmy sobie wszystko pokazywali na palcach, kiedy się spotykamy, o której godzinie, okazuje się, że po przyjeździe z tych gór większość została aresztowana, ale władza komunistyczna nie robiła tego tak, że aresztowano wszystkich. Aresztowano na przykład z grupy, która liczyła tam 12 osób, aresztowano 4. Po to tylko, żeby wśród grupy zaczęły się takie dewagacje, kto wsypał. Nie? Bo gdyby aresztowano wszystkich, no to by to było dość takie jasne, klarowne, nie? Że właściwie wszyscy uczestniliśmy w tym spotkaniu, wszyscy zostali aresztowani na 48, bo oni po 48 nas wypuszczali. Więc oni takie robili właśnie, z ich strony były takie działania, że aresztowano 3-4 po to, żeby namieszać jeszcze w tej grupie, nie? No i tak to niestety wyglądało. Po latach żeśmy się dowiedzieli, że wśród tych którzy uczestniczyli w tym spotkaniu na Rysiance, był późniejszy tajny współpracownik, pseudonim Lolek. To był pierwszy przewodniczący komitetu strajkowego w kopalni Andaluzja, internowany. I on się okazał być tajnym współpracownikiem i to on w tym okresie donosił na nas, na naszą grupę, nie? Także te barburki bezalkoholowe były naprawdę bardzo ważnym takim, bardzo ważną taką działalnością opozycyjną. Myśmy oprócz tej działalności w duszpasterstwie zaczęli spotykać się po domach i w różnych miejscach. Co miesiąc to był inny dom, raz to było na Gimnazjalnej u Lorca, raz to było u Sołtyska na osiedlu, raz to było u Polmańskiego na Manhattanie. I myśmy tam spotykali się i żeśmy śpiewali różne pieśni patriotyczne, religijne, ale przy okazji był kolportaż bibuły, wydawnictw bezdebitowych i tak dalej. Trzeba też wspomnieć o zespole, który był również przy duszpasterstwie powstał, taki wokalno-instrumentalny. Myśmy nie byli żadnymi fachowcami, nie byliśmy muzykami, ale to nie chodziło o muzykę, o jakość tej muzyki, chodziło o treść. Bo myśmy jeździli po mszach za ojczyznę, górnicy z Pieka, wtedy pamiętam, po strajkach, wyrzuceni z pracy. Z Andaluzji po strajku w 1988 roku zwolniono 33 osoby. Czyli trzeba powiedzieć, jak ważna była Andaluzja, że na 101 górników 33 pochodziło z kopalni Andaluzja. Ale myśmy rozpoczęli wtedy nową batalię, bo zostaliśmy wyrzuceni z pracy. Więc ciężko było o finanse, ale wtedy przyszedł nam z pomocą Komitet Praworządności Romaszewskiego. Komisja, to się nazywała Komisja Praworządności i Solidarności chyba, tak? I Romaszewski nam płacił jakby pieniądze, wypłaty. Myśmy tam pobierali w salce katechetycznej, w piekarach, ale jeździliśmy po kościołach w różnych miejscach Polski i żeśmy śpiewali. Pamiętam te msze za ojczyznę w różnych miejscach, gdzie ludzie podczas mszy czy po mszy płakali, bo myśmy na początku śpiewali takie pieśni religijne typu Matka Boska Częstochowska, pieśń do księdza Jerzego, a później żeśmy zaczęli O Boże, skróż ten kraj, skróż ten miecz, co siecze kraj, później Nie chcemy komuny, Ciemno już i Solidarność śpi, czyli takie elementy, które naprawdę atmosfera tak gęstniała, ta patriotyczna i budowała, że wtedy już wiedzieliśmy, że ta odwilż idzie, nie?